Cześć, witam Was w naszym kolejnym wideoporadniku. Tym razem omówimy tworzenie kształtek kominowych w programie Revit. Zrobimy to za pomocą rodzin, czyli odpowiedników bloków w AutoCADzie. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmikami, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. A jeśli macie jakieś pytania, to zapraszamy do zadawania ich w komentarzach. Ok, w pierwszej kolejności, co zrobić, aby stworzyć tą rodzinę. Plik, nowy, rodzina. W tym momencie musimy wybrać szablon. Niech to będzie model ogólny metryczny, najprostszy. Mamy krzyż stworzony z płaszczyzn odniesienia. Musimy ich kilka dodać. Skrót z klawiatury RP, Roman Piotr. Po co nam płaszczyzny odniesienia? Będziemy do nich łapać nasze obiekty geometryczne, tak aby sterować ich wymiarami. Więc na pewno będą nam potrzebne cztery płaszczyzny, tak aby złapać gabaryt. Następnie, skoro to będzie kształtka, zaplanowałem dwa przewody, więc muszę mieć dodatkowe dwie płaszczyzny. Raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze tutaj dwie. W tym momencie taka potężna siatka płaszczyzn. Gdybyśmy mieli ich bardzo dużo, moglibyśmy z każdą nazywać, w jakiś sposób sobie podpowiadać. Dobrze, mamy nasze płaszczyzny. Utwórz wyciąganie. Obrysowujemy. Od razu również pamiętamy, aby za pomocą narzędzia wyrównań, skrót z klawiatury AL, Alicja Lucjan, przypiąć nasze linie geometryczne do płaszczyzn. Na początku klikamy płaszczyznę i dopiero potem linię. Kłódkujemy. Ok, główne nasze gabarytowe wymiary złapane. Teraz dwa przewody, pierwszy i drugi. Zwróćcie uwagę, że kliknąłem i szybko przeszedłem do kolejnego. Gdybym to zrobił troszkę wolniej, to od razu mógłbym przypiąć wszystkie kłódki. Więc gdy o tym zapomnimy, pamiętamy AL, skrót z klawiatury, przypinamy po kolei nasze wszystkie linie. Dobra, więc mamy kształt zrobiony, linie złapane, zatwierdzamy. Ustawmy wysoki poziom szczegółowości, spójne kolory. Teraz przejdziemy do wymiarowania i parametryzowania tych wymiarów. Skrót z klawiatury DI. Najpierw złapmy gabaryt, jeden i drugi. Następnie tak, aby od naszego krzyża, który był pierwotnie, złapać sobie równomierne rozłożenie, czyli żeby połowa i połowa, no to equal odznaczamy. To samo na drugim kierunku, equal odznaczone. Mamy wymiary gabarytowe, teraz przydałoby się zwymiarować odległość od ścianki. Nie stworzę tutaj ciągu wymiarowego, ponieważ my musimy pamiętać o tym, aby nie przewymiarować. Tak? Więc musimy każdy z tych wymiarów, który będzie gdzieś tam powtarzalny, nawet też zaznaczyć, żeby móc przypisać później do niego ten sam parametr. I nie wymiarujemy dodatkowo tego, ponieważ to plus to plus to plus to odjąć, jak to, tą sumę będziemy chcieli odjąć od tego, to ten będzie wynikowy, tak? Więc nie musimy tutaj już dodatkowo takich manewrów czynić. Tutaj wystarczy, że złapiemy z kolei z jednej strony, tak? Ten wymiar będzie wynikowy. Program go obliczy. Nie możemy tutaj nic przewymiarować za bardzo. Dobra, powiedzmy, że ten kierunek to będzie szerokość. Szerokość. Parametr dotyczący typu. Nawet jeśli będziemy chcieli zmieniać, to będziemy powielać te typy. To będzie parametr na tym kierunku długość. Następnie szerokość przewodu. Ten wymiar mogę zaznaczyć i wybrać z rozwijalnej listy szerokość przewodu. Co do wymiarów, musimy się zastanowić również, w jakiej jednostce one są. Skrót z klawiatury UN i widzimy, że w tym momencie długości są podawane w milimetrach. Zostawmy już ten stan rzeczy. D i mamy już zrobione. I teraz tak, to będzie kolejny parametr, nazwijmy go grubość ścianki. Ten i ten wymiar również będą odpowiedzialne za grubość naszej ścianki.
ten parametr będzie odpowiedzialny za długość przewodu. No i teraz ustawmy poszczególne wartości. Grubość ścianki 4 cm, więc 40 mm. Szerokość przewodu 12 cm, więc 120. Długość przewodu 16 cm, więc 160. Następnie długość całości 24 cm. A tu ustawimy 36 cm. OK, mamy już sparametryzowane nasze wymiary. Więc teraz zaznaczmy nasze wyciąganie. Zmieńmy materiał. Wpiszmy w wyszukiwarkę jakiś beton. Niech będzie beton wzmacniany włóknami. Zastosuj. OK. Przejdźmy teraz do widoku elewacji. Stwórzmy płaszczyznę odniesienia tak, aby móc sterować wysokością naszej kształtki. Sparametryzujemy, napiszemy wysokość, zatwierdzimy przyciskiem OK. Następnie przeciągniemy nasze wyciągnięcie, zakutkujemy, a wysokość ustawimy na 25 cm. OK, teraz klikniemy wczytaj do projektu i zamknij. Czy chcemy zapisać? Tak, chcemy. Kształtka kominowa. Dwa przewody. Zapisz. Wstawiamy do projektu. Mamy naszą pierwszą kształtkę. Teraz tworzymy większą, bo będzie trzyprzewodowa, więc plik. Nowy. Rodzina. Ponownie szablon model ogólny metryczny. Otwórz. Ponownie musimy sobie pomóc płaszczyznami roboczymi. Czyli najpierw będziemy gdzieś mieli ten nasz gabaryt. Następnie tutaj zlokalizuję dwa prostokątne. W tej części gdzieś będzie przewód okrągły. Więc będą potrzebne na pewno takie oto płaszczyzny odniesienia. Dobra. Myślę, że możemy przejść do tworzenia naszego wyciągania. Najpierw główny obrys. Pamiętamy też o tym naszym wyrównywaniu. Czyli do płaszczyzny odniesienia przypinamy kółeczką linię geometryczną. OK. Następnie dwa prostokąty. Pamiętamy, aby od razu kliknąć wszystkie kółeczki. Kolejny prostokąt. Pamiętamy o kłódkach. OK. Następnie wybierzmy okrąg. Naszkicujmy gdzieś nasz okrąg. I teraz sparametryzujemy go w środku naszego wyciągania. DI. Wymiar średnica. Zaznaczę ten wymiar. Parametr. Średnica przewodu. OK, niech to będzie 280, czyli 28 cm. Następnie DI od naszej płaszczyzny, odległość od naszej płaszczyzny, odległość. Zaznaczę obydwa. Stworzę parametr grubość ścianki. Wartość to będzie 40 mm. Zatwierdzę. Pamiętam, aby ustawić sobie wysoki poziom szczegółowości, spójne kolory. Zaznaczę od razu i zmienię też materiał. Beton. Niech będzie ten wzmocniony. Zastosuj. OK. Teraz pamiętajmy o wymiarowaniu poza obwiednią naszego wyciągania, czyli najpierw główny gabaryt, wyrównanie na środek, to samo na drugim kierunku, główny gabaryt, wyrównanie, od razu ustawmy też to equal,
Następnie odległość od ścianki będzie również szerokość naszych przewodów. To samo na drugim kierunku. OK. W związku z czym teraz zaznaczmy nasze parametry. Wybierzmy grubość ścianki. Ten parametr i ten będzie jako szerokość przewodu. Od razu przypiszmy wartość 120 mm. Ten parametr będzie odpowiedzialny za długość przewodu. Będzie to centymetrów 16, czyli milimetrów 160. Gabaryt, długość, wartość ustawmy 55 cm, gabaryt, szerokość ustawmy 360 mm. Teraz przejdźmy do elewacji. Pamiętajmy o ustawieniu płaszczyzny, którą będziemy sterować wysokością. DI, parametr wysokość, następnie nasze wyciąganie przesuwamy, przypinamy kudeczką, zmieniamy na 25 cm. Czytaj do projektu i zamknij, czy chcemy zapisać, tak, niech to będzie kształtka, tylko zmieńmy sobie na 3 przewody. Zapisz. Wczytaliśmy do projektu. Wstawię ją gdzieś w to miejsce. Teraz przejdźmy do wstawiania tych kształtek do naszego projektu. Przesunę się na przeglądarce projektu, tak żeby mieć tu więcej miejsca. Wybiorę poziom 0. Sprawdzę pod VV, czy mam widok na modele ogólne. Modele ogólne, rozklikam sobie, wszystko powinienem widzieć. Zobaczę, na jakim poziomie są wstawione, na poziomie plus 5,80. Ten również, zmieńmy je na poziom 0. Teraz widzimy je w tym miejscu. Jak możemy się domyślić, pierwszą kształtkę wstawimy z pewnością w to miejsce. Następne dwie kształtki planujemy gdzie? Na przykład będzie to to miejsce, więc nasza ściana musi troszkę się cofnąć. Skopiujemy. Niech będzie jeszcze w tym miejscu, tylko najpierw sobie odsuniemy ścianę. Przesuniemy na to miejsce gdzieś naszą kształtkę. Tu będzie taka, o, garaż, pomieszczenie techniczne, no to tylko gdzieś od boku sobie do tego się podepniemy. Tu łazienki, wyższe łazienki, więc też nam się sprawdzi. Przejdźmy do widoku 3D. Za pomocą przytni wydłuż do konkretnej jakiejś płaszczyzny. Cofniemy sobie też od razu ścianki na wyższej kondygnacji. Przeedytujemy też obwiednie naszych poszczególnych stropów żelbetowych. Stawmy się w widoku z góry, edytuj obwiednie, dodamy, że tak powiem, dziury na nasze kształtki. Pierwsza, druga, zastosuj, zamykamy obwiednie pierwszego stropu, wybierzmy drugi, edytuj obwiednie, ustawiamy się z góry. Dwa razy, dodamy sobie po prostokącie. O, tu jeszcze sobie od razu poprawimy nasze ścianki. Więc możemy to za pomocą przytni wydłuż do konkretnego lica. Ściany nam się nakładają, ale to nic, cofniemy. O, w ten sposób. Dobrze, więc teraz mamy te kształtki ustawione tylko na jednej, że tak powiem, z naszych kondygnacji. Więc stwórzmy sobie jakiś przekrój, w którym będziemy mogli je obejrzeć.
na przykład teraz w ten sposób. Przejdźmy do tego przekroju. Widzimy naszą pierwszą kształtkę, tu nam zasłania ściana, więc mogę ją zaznaczyć. Okulary, ukryj tymczasowo element. Już widzę nasze kształtki. Tą kształtką kopiując, cofnę się troszkę do dołu. Więc jeszcze zaznaczę sobie te stropy, żeby mi w tym momencie może troszkę nie przeszkadzały. Żebym wszystko w razie w widział. Ukryj tymczasowo element. Mogę sobie też już zmienić poziom szczegółowości na wysoki, spójne kolory. Ukryć te poziomy chwilowo. Oj, zaznaczyłem za dużo, cofnę ten krok. Więc tak naprawdę mam jeszcze inny pomysł, mogę nimi przejechać troszkę dalej. Nie będą mi się tu nakładać, a będą mi pomagać. Więc kopiujemy, zaznaczymy wiele, przejdziemy w dół. O tyle podniesiemy nasze kształtki. Czyli rozłącz jeszcze w tym momencie sobie kliknijmy. Najpierw przesuńmy je do góry, teraz przesuńmy je w dół, dorównajmy. I teraz w sumie moglibyśmy je też skopiować do góry od razu takim większym ciągiem, tak aby wyjść ponad górną krawędź naszego dachu. Teraz skopiujemy sobie raz, dwa, ok. Mamy nasze kształtki, więc teraz na widoku 3D doznaczę jeszcze drugą. Wtedy kopiując będę już, mam nadzieję, kopiował w obydwu miejscach. Wiele. I lecimy w górę. Mógłbym sobie większym albo szykiem to robić, ale tych parę kliknięć jeszcze myślę damy radę. O, jednak będzie mi jeszcze potrzebne ukrycie tymczasowe tego elementu, więc znowu sobie zaznaczę w widoku 3D drugą kształtkę. Jak widzicie, te kształtki też tutaj podróżują. Więc idziemy w górę. Hop. Jeszcze kilka kliknięć przed nami i będziemy mogli popatrzeć, jak to się nam wszystko prezentuje w widoku 3D. Tak, tak, dobrze. Widok 3D, nasze kształtki z kominu wyłożone. No powiedzmy, będzie myślę, że w porządku. Więc tak prezentują się nasze kształtki. Mamy wszystko wstawione. W kolejnym naszym filmie pewnie dowiemy się coś więcej o tym, jak zestawiać materiały, które były potrzebne w tym momencie do wykonania tego etapu prac. Stworzymy kilka zestawień. Postaramy się oszacować wartość poszczególnych materiałów. Moi drodzy, więc w tym filmie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do komentowania. Jak się podobało, łapki w górę. No i pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Dzięki i do usłyszenia.